profilaktyka, hiperfilaktyka, prohabilitacja, hiperhabilitacja, kochani, to są słowa, których będziemy używać. Będziemy używać czemu? Gdyż pewna kobieta, która się nazywa Angela Merkel, niechcący jej się wypsnęło i powiedziała, że wszyscy zachorujemy, a 70% będzie wiedziało o tym, że zachoruje. Do tego stopnia, że niektórzy nawet będą ciężko chorować. I kochani, i dlatego informuję nas. Angela Merkel mocno tego pożałowała już, bo tego nie należy mówić. Ale skoro już to wiemy, to teraz możemy profilaktycznie, możemy się hiperhabilitować, możemy się przygotować do tego wirusa. I ta genialna Angela Merkel, genialna kobieta, powiedziała mi to, co jest najważniejsze. Jeżeli ja wiem, że coś mnie spotka i co mnie spotka, to się mogę na to przygotować. Wiem, że jedynym lekarstwem na ten wirus to jest mój system immunologiczny. To ja mam zrobić w tej chwili wszystko, żeby ten mój system immunologiczny wzmocnić. Wszystko to znaczy nie tylko odstawić picie i palenie. Kochani, picie nie niszczy wirusa. On dopiero od 70-60% alkoholu ma tego dosyć. A my już przy 2 promilach tu mamy dosyć. I dlatego, kochani, oprócz rzucenia picia i palenia, to należy jeść to, co jest dobre dla układu immunologicznego. Ale to jest zupełnie inny temat. Najważniejsze, to należy ten nasz układ immunologiczny wspomóc. Czym wspomóc? Wspomóc należy go przede wszystkim optymizmem i dobrym humorem. Dobrym humorem. To znaczy, twój układ immunologiczny jest uzależniony od twojego humoru. Swoim humorem możesz go wspomóc. Możesz go nakręcić do pracy. Także to też jest potrzebne. Oczywiście nie zastąpi to zdrowego, sensownego i słusznego żywienia. Jakie to w innym filmiku. To, co chcę teraz przekazać. Przestańmy udawać, że jesteśmy zupełnie zależni, że nie mamy na to żadnego wpływu. Kochani, czasy, kiedy modliliśmy się do Faraona, żeby odsunął to zaćmienie słońca, że to jest gniew bogów, to już miejmy nadzieję, że mijają, powoli mijają. I teraz informuję was, że modlitwa nie jest tak skuteczna, jak właściwe jedzenie. Że modlitwa jest mniej skuteczna niż abstynencja. Modlitwa nie zniweluje twojego palenia. Dlatego na razie, kochany, zanim się zaczniesz modlić o zdrowie, to pomódl się o rozum. A tekst modlitwy podam ci w najbliższym czasie.